Przez ostatnie 6 dni moi współbracia mówili nam dużo o świętości, o powołaniu, o sposobach jego realizacji. Dzisiaj chciałbym Was zabrać w bardzo krótki, ale istotny dla każdego z nas rejs. Nasze życie można porównać do łódki dryfującej po oceanie historii. Można zdać się na los i na wiatr i popłynąć do jakiegoś przylądka. Ale czy takie życie ma sens? Zawsze możemy zabłądzić, zgubić się. Możesz już dzisiaj złapać za ster swojej łódki i pokierować nią. I tutaj pojawia się pierwszy problem. Dokąd płynąć? Każdego dnia dostajemy milion propozycji, bodźców, różnych pokus, możliwości. Co wybrać, która jest słuszna? Nikt z nas tego nie wie. Tutaj z pomocą przychodzi nam Pan Jezus. On zawsze przy nas jest i może nam pomóc wskazać kierunek, jakim jest świętość. Jednak pojawia się drugi problem. Muszę go dopuścić do tego steru, podzielić się z nim. To jest wielka lekcja życia, którą doświadczam każdego dnia. Zrezygnować ze swoich pomysłów, czasami chorych ambicji i podzielić się sterem z Jezusem, który chce dla mnie jak najlepiej. To jest sposób na rozeznanie powołania i przeżycie życia.